Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Bardzo przepraszam, zapomniałem się przedstawić. Mężczyzna podszedł do nas ze spojrzeniem, które mogę jedynie określić jako niestabilne. Być może w tej chwili nie miał złych zamiarów, ale za jego oczami tkwiły wulkany. Wulkany, które wyglądały na gotowe do erupcji w każdym cholernym momencie. Z tego powodu zacząłem się powoli wycofywać. Ale nie Sandu. Z jakiegoś powodu stał twardo na swoim miejscu, bez wahania stawiając czoła dziwnemu mężczyźnie. Przypuszczam, że pomogło też to, że miał 193 cm i znacznie szerszą posturę. Nazywam się Adrian Nyquist, powiedział. Jego głos niemal drżał z jakiegoś niejasnego podniecenia. Wyciągnął rękę, ale żaden z nas nie zawracał sobie głowy grzecznościami. Westchnął. Co? Chodzi o mnie? Podniósł kołnierz koszuli, biorąc wdech. Musisz częściej brać prysznic, Adrian. A potem znów zaczął się śmiać. Ale, czy można mnie winić? Byłem zabiegany. Kim ty, kurwa, jesteś? Nalegał Sandu. I tylko nie powtarzaj nam znowu swojego imienia. Dobra, powiedział Adrian, uśmiechając się. Wielki goguś. Przerażający, naprawdę. Ile tam wyciskasz? 3 talerze i ciutkę? Sandu znów otworzył usta, ale przerwano mu. Ale spoko. Zacznę i wytłumaczę się. To znaczy... cała sytuacja jest trochę dziwna. Ta... odpowiedziałem. Tylko tak jakby... Adrian usiadł na podłodze i wypuścił duży haust powietrza. Nie chcę się tutaj zbytnio zagłębiać. Nie lubię mówić o sobie. Więc pozwólcie, że najpierw rzucę wam bombę. To ja spowodowałem naruszenie. Prawie połknąłem język. Co? Co masz na myśli, do cholery? Miałem na myśli to, co powiedziałem. Wypuściłem wszystkich więźniów. Ale co? Jak? Zająknąłem się. Odchylił głowę do tyłu i ziewnął, zanim udał, że pisze na niewidzialnej klawiaturze. Tylko małe hakowanko, stary. Nic szalonego. Mówią, że nigdy nie wykorzystasz zdobytych w szkole umiejętności w prawdziwym życiu. Hakowanie. Odpowiedziałem z niedowierzaniem. Ale dlaczego? Cóż, tutaj zaczyna się prawdziwe szaleństwo. Teraz, czy kiedykolwiek przeskakiwałeś między wymiarami? Czy kiedykolwiek, kurwa, co? W porządku, widzę, że nie jesteś wtajemniczony w te koncepcje. W przeciwieństwie do hakowania systemu zamków, logistyka naprawdę się tam komplikuje. Przyznam, że sam nie rozumiem tego w 100%, ale... rozumiem to na tyle, żeby się trochę pobawić. Byłem w kompletnej rozterce. Jestem skoczkiem. Tak nas nazywają. Chichotał nieco żartobliwie. Nadal jestem nowicjuszem, ale przynajmniej to robię. Korzystam z życia, rozumiesz? W każdym razie, multiversum jest tu naprawdę ogromne. Mnóstwo szalonych światów, które tylko czekają na odkrycie, ale... Zrobił pauzę. Popełniłem błąd. W zeszłym miesiącu. Oglądałem jakiś brutalny turniej o dużą stawkę zwany Mistrzostwami Patroszenia na planecie zwanej Piekiełkiem. Naprawdę, popieprzone miejsce. Ale przepisy dotyczące narkotyków są tam w większości nieegzekwowane, więc wiesz, chyba w porządku. W każdym razie, jestem na trybunach. W 12. rzędzie. Po prostu najebany astrokoksem. To jak zwykła koka, gdyby zwykła koka była faktycznie dobra. Wydmuchał nos w obrzydliwą chusteczkę. Ale... czasem
podejmuje się jakieś złe decyzje, kiedy jest się naćpanym. Chyba szkoła uczyła nas czegoś innego, nie? Długo by opowiadać. Zawarłem umowę z jakimś popieprzonym, skretyniałym przywódcą międzygalaktycznego gangu o imieniu Bones IV, że dostarczę mu zawodnika, który zagwarantuje mu zwycięstwo w następnym turnieju. Ale oczywiście, ja tylko gadałem bzdury. Nie wiem, dlaczego facet mi uwierzył. Największy astrokoksownik. Znów wybuchnął śmiechem. Nigdy nie zrozumiem bogaczy. Okej. Odpowiedziałem, ledwo pojmując to, co właśnie mi powiedziano. Zakładając, że to, co właśnie powiedziałeś, to wszystko prawda i że nie jesteś całkowicie pierdolnięty, dlaczego po prostu nie powiesz facetowi, że nie masz zawodnika? Cóż, Adrian wykonał rękami gest ups. Facet zapłacił z góry. Jebana tona międzygalaktycznej waluty i około 22 kg astrokoksu. Więc po prostu idź do niego i mu to oddaj. W porządku. Panie, samokontrola. Naucz mnie swoich sekretów. Słuchaj, rozpieprzyłem wszystkie pieniądze. Wciąż mam kilka kilogramów koksu na czarną godzinę. Nie dzielę się, tak przy okazji. Więc co, do cholery? Ta cała sprawa to dla ciebie jakiś popieprzony turniej. Po prostu zaciągniesz ostatniego stojącego obcego do walki w tych meczach patroszenia. Właściwie to mniej turniej, a bardziej chaotyczne każdy na każdego. Nie jestem ekspertem od logistyki, mimo wszystko. Nie wiedziałem, co do cholery mam powiedzieć temu facetowi. Jeśli stoisz za tym naruszeniem, to jesteś odpowiedzialny za śmierć setek strażników, setek dobrych ludzi. Sandu zakaszlał. W większości dobrych ludzi. Adrian przewrócił oczami. Ta, w porządku. Prawdziwa strata. Co? Ja po prostu próbuję tu żyć swoim życiem. Chłopie, jesteś szalony. Słuchaj, czy ten komentarz do czegoś nas doprowadził? Czujesz się teraz lepiej po stwierdzeniu faktu oczywistego? Brak odpowiedzi ze strony Sandu. Adrian westchnął. Słuchaj, czy możemy po prostu cieszyć się teraz tym spektaklem? Co się stało, to się nie odstanie. Przerwał mu Sandu, próbujący powalić go na ziemię. Facet znał się na jiu-jitsu, ale bez powodzenia. Nie mógł nawet ruszyć Adriana z miejsca. Widziałem, jak żyły na jego czole wybrzuszają się, gdy najwyraźniej wytężył wszystkie swoje siły, próbując poskromić dziwnego, szczupłego mężczyznę. Cholera! Powiedział przez zaciśnięte zęby. Ten koleś jest silny. Adrian po prostu wyciągnął paczkę fajek, wyglądając na całkowicie niezrażonego. Wiesz, brałem wiele dziwnych narkotyków. Z wielu różnych wymiarów. Jeden z nich to na pewno był steryt. Ponadto zaczął szczerzyć się jak maniak. Trening nie jest mi obcy. Nie przetrwałbym tam, gdybym był tak słaby jak wy. Podniósł Sandu za kołnierz i delikatnie odrzucił go do tyłu. Biorąc pod uwagę okoliczności, zapomnę, że właśnie próbowałeś mnie zaatakować. A teraz, może po prostu usiądziemy cicho i będziemy obserwować. Podniosłem rękę. Ostatnie pytanie, jeśli można. Adrian przewrócił oczami i jęknął jak dziecko. Jezu, omija nas najlepszy pierdolnik. No ale dobra, pospiesz się. Ostatni stojący obcy. Na pewno będzie dość silny, prawda? Adrian przytaknął. Silniejszy od ciebie? Kurwa, no chyba. Nie próbuję zgarnąć jakiegoś szczyla. Dobra, więc jak do cholery przekonasz go, żeby poszedł z tobą? Ci więźniowie nie są do końca rozsądni. Adrian wpatrywał się we mnie z po prostu najgłupszym wyrazem twarzy przez około 10 sekund. Wiesz, co mówią. Pstryknął knykciami.
żyje się tym, co jest teraz. Jesteś idiotą. Czy idiota doszedłby tak daleko? Idiota miał rację. Jeśli naprawdę był umysłem stojącym za naruszeniem, to facet miał niezłe umiejętności. Ale jednocześnie jego zdrowy rozsądek był bliski zeru. Nieważne, pomyślę nad tym, kiedy nadejdzie pora, powiedział. W międzyczasie rzucił nam obu raczej groźne spojrzenie. Cieszmy się tym cholernym show. Przymknąłem na krótko oczy z Sandu. Rozumiem, dlaczego był zły. Ja też byłem. Jednak sytuacja była naprawdę nie do uratowania. Mogliśmy tylko robić to, co nam kazano. Podczas gdy my rozmawialiśmy, nazista pokonał Sowieta, chociaż odniósł makabryczne obrażenia. Część jego maski gazowej została rozbita, odsłaniając gnijącą szczękę. W zasadzie całe jego ciało zostało zbite prawie do miazgi i z trudem kulał wzdłuż barierek. Adrian chrząknął. Świetnie! Przegapiliśmy rewanż II wojny światowej. Mam nadzieję, że jesteście z siebie zadowoleni. Facet naprawdę był jak dziecko. Naprawdę zdolne, psychopatyczne dziecko. Z pozostałych wieści Szatan Bot wysadził w powietrze Morgiego wraz z całym korytarzem, podczas gdy chirurg dokonał zaskakującego odkrycia po wypatroszeniu odwłoku pająka. Był on wypełniony około 200 mniejszymi humanoidalnymi pająkami, które zaczęły go obsiadać. Trudno było nie zadrżeć na ten widok. Bella i Luz wyglądali, jakby wciąż próbowali znaleźć wyjście, podczas gdy KL i Hugo natknęli się na Rowdy Clowna. 234 cm, 80 kg wagi. Rowdy był naprawdę czymś innym. Jego wygląd nie tylko sprawiał, że bałeś się klaunów i karnawału. Sprawiał, że bałeś się życia samego w sobie. Niemożliwie wysoki, chudy i blady upiór, ubrany w zakrwawiony, brudny kostium klauna z lat 60. z drgającymi, przypominającymi gałązki palcami i popękanymi, czerwonymi ustami, które okalały gębę wypełnioną ostrymi, lepkimi i czarnymi zębami. Dochodził jeszcze fakt, że nie miał oczu i dwie cienkie, krwawiące szczeliny zamiast nosa. Naprawdę zastanawiam się, jaki Bóg mógł stworzyć taką istotę. Ale nie był straszliwie silny, będąc jedynie średnim tsunami. Rowdy plunął w Kaela ciemną, lepką śliną, rozpuszczając prawą stronę jego twarzy. Kael mruknął, próbując zetrzeć bezbożną substancję, tylko po to, by oderwać w procesie kawałki swojego ciała i mięśni. Po prostu wysadźcie to pieprzone miejsce. Rowdy zaczął rechotać jak piekielny diabeł, którym był, wymachując ołowianym balonem przymocowanym do drutu kolczastego prosto na wciąż ranną głowę Hugo. Kael zdołał go jednak przechwycić w ostatniej chwili, łamiąc sobie przy tym rękę. Nagle z jego pleców wyrosła para gigantycznych, nietoperzych skrzydeł. Poleciał w stronę Rowdy'ego, po czym kopniakiem odciął mu głowę. To zdaje się coś, czego powinieneś użyć już wcześniej. Hugo zauważył nonszalancko. Wiesz, mógłbym, ale to sprawia, że czuję się dość obrzydliwie. Postanowiłem sprawdzić, co z chirurgiem, ale jego już nie było. O kurwa. Mruknąłem, gdy zacząłem dostrzegać czarną mgiełkę wokół mnie. Poczułem zimną dłoń na moim ramieniu, a następnie wysoki, oślizgły głos, który sączył się do moich uszu. Wyciągnąłeś mnie tam z naprawdę lepkiej sytuacji. Z wahaniem spojrzałem w górę, na zimne, ciemne spojrzenie chirurga, gdy szczerzył się na mnie jak maniak, a potem jego szyja została przekręcona o pełne 360 stopni.
Gdy opadł, Adrian wypuścił głęboko powietrze, rozciągając przed siebie dłonie. Gość złamał zasady. Nie wolno uciekać przed walką. Poza tym był słaby. I tak nie miałby szans w meczach patroszenia. Czy on nie żyje? Zająknąłem się, patrząc w dół na wiotkiego chirurga. Tak. Odpowiedział Adrian. Potrząsnąłem głową z niedowierzaniem. Ale wpakowywaliśmy kule snajperskie w jego skronie. Jak ty? Adrian strzelił do mnie ironicznym uśmiechem. Jak już mówiłem, jesteście wszyscy po prostu słabi. A teraz obserwujcie dalej. Robi się ciekawie. Kilka chwil później nazista natknął się na resztki pająka jego nimf, bez wahania paląc je na popiół, co pozwoliło mi lżej oddychać. Zaraz po załatwieniu pająka skrzyżował ścieżki z gadułą. 180 cm, 66 kilo, średnie trzęsienie ziemi. Jak bardzo nie lubiłem sympatyzować z nazistami, tak ten gość nie mógł złapać chwili wytchnienia. Przypominający strasznie pochylonego humanoida, gaduła był rodzajem stworzenia, o którym rodzice opowiadali swoim dzieciom, próbując przestraszyć je, by były dobre. Każda z jego kończyn była poszarpana i zniekształcona, pokryta cienką, graniczącą z przezroczystością skórą, która mimo to była niewytłumaczalnie kuloodporna. Jego oczy były pokryte wilgotną, zakrwawioną i brudną szmatą, a długie, czarne, matowe włosy kołysały się dziko, gdy kręcił się w kółko. A potem były jego zęby. Gigantyczne, około 2 razy większe niż u normalnego człowieka i zbiegając się z jego imieniem, szybko i nieustannie szczękały jak diabli, wydając jeden z najbardziej niepokojących dźwięków, jakie można sobie wyobrazić. Adrian w podnieceniu trzasnął pięściami w stół. Tak, to jest zestawienie, na które czekałem. Gaduła wpatrywał się w nazistę. Jego zęby grzechotały jak szaleńczy, demoniczny bęben. W odpowiedzi nazista gwałtownie pogrążył go w morzu płomieni. Jednak gaduła przeszedł przez nie bez szwanku. Widziałem, jak nazista zaciska szczękę w widocznej frustracji. Wyciągnął swój nóż i rzucił się do przodu, próbując podjąć walkę z bliska. Gaduła był zaskakująco szybki. Unikał każdego cięcia, zanim ugryzł zbiornik miotacza ognia nazisty. Późniejsza eksplozja wyrzuciła ich obu w powietrze, niszcząc przy okazji sporą część pleców nazisty. Gaduła natomiast doznał jedynie kilku pękniętych zębów. Jasna cholera, mruknąłem. Prawdę mówiąc, nigdy nie widziałem gaduły w akcji, aż do tego momentu. Być może zbyt nisko go oceniliśmy w skali zagrożenia. Nazista wydał z siebie ochrypły krzyk, po czym rzucił się z powrotem na swojego zatrważającego przeciwnika. Udało mu się wbić ostrze w ramię gaduły, po czym został zaskoczony ciosem w twarz, który całkowicie rozbił to, co pozostało z jego maski, odsłaniając jego całą zombifikowaną twarz. Gaduła wyskoczył do przodu, odgryzając spory kawałek twarzy nazisty, co spowodowało, że wszędzie wybuchły strugi ciemnozielonej krwi. Następnie wyrwał mu rękę, po czym brutalnie pobił nieumarłego żołnierza jego własnym narzędziem. Nazista podjął ostatnią próbę. Chwytając za nóż, który wciąż tkwił w ramieniu gaduły, wyciął mu dużą ranę, sięgającą aż do żeber. Niemniej jednak jego imponujący wysiłek dobiegł końca. Nie zwracając uwagi na ranę, gaduła wbił 2 kościste pięści w klatkę piersiową nazisty, po czym rozerwał jego tors na pół. Dość makabryczny pokaz, to na pewno. Ale Adrian wydawał się być tym zachwycony. Wydał głośny okrzyk radości dla zwycięzcy. Co jest z nim nie tak do cholery? Pomyślałem sobie. Odrzucając tę myśl na bok,
stało się jasne, że sprawy zaczynają się zbliżać do końca. KL i Hugo znaleźli się w pobliżu tancerza. 170 cm, 71 kg. Był to zwyczajnie wyglądający, choć niejednoznaczny rasowo mężczyzna. W wieku około 20 lat, z krótkimi, jasnobrązowymi włosami i wiecznym dwudniowym zarostem. Ubrany w zwykły biały t-shirt i spodnie dresowe. Zawsze nosił parę niemarkowych słuchawek podłączonych do MP3, które wydawały się nigdy nie wyczerpywać baterii. I oczywiście, nigdy nie przestawał tańczyć. Był średnią asteroidą, trzecią najsilniejszą istotą w całej dziurze. Cholera. Całkiem możliwe, że faktycznie jest najsilniejszy. W końcu nigdy nie widzieliśmy go w walce z dwoma najlepszymi. Jakim cudem tak niewinny człowiek był tak niebezpieczny? Kto to wiedział? Jak większość więźniów, był naprawdę nie do wyjaśnienia. Gdybym miał go jakoś sklasyfikować, to na 100% byłby chaotycznie neutralny. Otóż nie znał pojęcia dobra ani zła, żadnego poczucia racji czy jej braku, żadnych celów, żadnych ideałów. Ten facet chciał tylko tańczyć i wtedy był piekielnie groźny. Ale nigdy nie zawracałby sobie głowy, żeby ci dokuczyć. Musiałeś tylko trzymać się z dala od niego. Potrafił dezintegrować ludzi, dotykając ich. Po prostu tańczył przez twoje ciało, nie pozostawiając za sobą nic poza strzępami ciała i krwi. A jeśli kiedykolwiek próbowałeś go powstrzymać... O, rany. Widzisz, jego oczy były zawsze zamknięte, kiedy tańczył do muzyki wpadającej do jego uszu. Gdyby ta muzyka przestała grać, musiałby je otworzyć. I wtedy całe piekło by się rozpętało. Wpadłby w szał, dopóki nie odzyskałby tych słuchawek i nic nie mogłoby go zniszczyć. Nic. Z tego powodu lepiej było zostawić go w spokoju, pozwalając mu tańczyć do woli. A z tego powodu jego cela była największa ze wszystkich, co dawało mu dużo miejsca. Zabawny fakt, słucha wielu gatunków, ale jego ulubionym jest EDM, a konkretnie melodic trance i hardstyle. Ale teraz był na zewnątrz. Zła wiadomość dla wszystkich. I KL o tym wiedział. Cholera. Nie zajmujemy się tym. Dlaczego? Zapytał Hugo. Czy on jest silny? KL przytaknął. Bardziej niż ci się wydaje. W takim razie to tym bardziej musimy go wyeliminować. Powiedział Hugo, próbując czołgać się w kierunku tancerza. Ale zanim zdążył popełnić największy błąd w swoim życiu, KL podniósł go i zaczął biec w przeciwnym kierunku. Odpuścimy sobie. Yeah, wjeżdżają duzi chłopcy! Gwałtowny krzyk Adriana niemal roztrzaskał mi bębenki w uszach. Zerknąłem, by zobaczyć, na który monitor patrzy. I wtedy zrozumiałem jego podniecenie. Szatan Bot trafił na swojego kolejnego przeciwnika. Ale nie był to ktoś, z kim będzie miał tak łatwo. Naprzeciwko niego na przejściu na najwyższym piętrze stał Long Wu, zwany mechaniczną grozą. 205 cm, 170 kg. Był średnią asteroidą. Dokładnie pomiędzy kataklizmem a tancerzem pod względem szacowanej siły. Był właściwie szczególnym przypadkiem. Widzisz, był on pierwotnie przetrzymywany w chińskim odpowiedniku dziury, znanym jako studnia. Jednak w ramach politycznej przysługi, skomplikowanej wymiany, nadmieniam, USA pozwoliło Chinom przenieść Wu. Było to krótko po tym, jak zabił ponad 400 strażników i prawie zdołał uciec. Po prostu nie chcieli mieć z nim nic więcej do czynienia. Był również interesujący w tym sensie, że nie urodził się z żadnymi nadprzyrodzonymi zdolnościami czy nadludzką sprawnością.
Jego niebezpieczeństwo pochodziło z jego genialnego, ale rozchwianego umysłu i obsesji na punkcie koncepcji transhumanizmu i bycia zmianą, która przesuwa ludzkość w nowy technologiczny wiek. Jego oryginalne, napędzanym postępem ideały mogły być w pewnym momencie uznane za szlachetne. Ale potem zszedł na drugi koniec i postanowił udowodnić, jak bardzo możemy być lepsi, gdy w pełni zintegrujemy się z technologią. A jak postanowił to zrobić? Próbując zabić każdego i wszystkich, których zobaczył. Jego moc pochodziła z kombinezonu, który najwyraźniej częściowo stopił z własnym ciałem. Składał się on z ciemnego, niemożliwego do zidentyfikowania metalu, który jak dotąd okazywał się nie do złamania. Dzięki niemu miał do dyspozycji ogromny arsenał niszczycielsko-bezwładniającej broni, karabiny maszynowe, strzelby, materiały wybuchowe, noże, jak kto woli. Z obydwu oczu na jego hełmie można było także wystrzeliwać pociski elektromagnetyczne. Ale jego najpotężniejszą bronią było coś, co nazywał ostrzem osobliwości. Ta broń była granicą, gdzie kończyła się nauka, a zaczynał popierdolony syf. Miecz ten, długi na około 152 cm i świecący głębokim płomieniem, był zagadką. Nie jestem pewien, jak go wykonał, ani co zrobił, aby go osiągnąć, ale na pewno nie był to wynik jakiejkolwiek inżynierii. Za każdym razem, gdy się nim zamachnął, zewsząd i znikąd jednocześnie rozlegał się ostry, świdrujący uszy ryk, a potem z czubka ostrza wyłaniała się jakaś upiorna, wężowa istota, która swoimi płomieniami, kłami i pazurami unicestwiała wszystko w okolicy. Można ją było zobaczyć tylko przez około sekundę, a większość strażników miała wrażenie, że w ogóle nie istnieje. Ale istnieje i jest przerażająca. Całkiem zniszczył to miejsce, powiedział Sandu. Adrian wyciągnął z tylnej kieszeni staro wyglądającą paczkę orzeszków, wpychając garść do ust. Dobrze trafiłeś! Krzyknął, plując wszędzie okruchami. Wu podjął pierwszą ofensywę, wypuszczając tajfun pocisków z pistoletu łańcuchowego, który wysunął się z jego klatki piersiowej. Szatanbot zdołał uniknąć każdego strzału, zmniejszając dystans między nimi. Oba ich ruchy były oczywiście niewiarygodnie trudne do prześledzenia. Kiedy już się zbliżył, próbował uderzyć Wu swoim ogonem, ale został zablokowany przez dużą tarczę, która nagle zmaterializowała się na jego przedramieniu. Wu podjął próbę odcięcia ogona wielkim toporem, ale Szatanbot zdołał w ostatniej sekundzie uchylić się od ciosu. Nagle zrozumiałem, dlaczego był tak niebezpieczny. W przeciwieństwie do Szatanbota, którego broń była już przymocowana do jego ciała, kombinezon Wu był w stanie dostosować się do każdej sytuacji, przekształcając swoje robotyczne kończyny w dowolną broń, która najlepiej nadawała się do przeciwdziałania jego przeciwnikowi. Jezu Chryste! Mruknąłem, gdy zdałem sobie sprawę. Ten facet to pieprzony potwór. Chociaż Szatanbot zdołał uniknąć tego uderzenia, następne okazało się trudniejsze do uniknięcia. Wu z graniczącym z błyskiem ruchem rzucił tajskie kopnięcie w bok Szatanbota, przebijając go kolcem, który wystawał z czubka jego stopy. Zakończył kombo, przekształcając pięść w narzędzie porównywalne wyglądem do maszynki do mięsa, wwiercając ją w bark Szatanbota i odrywając przy okazji jego ramię. Adrian jęknął. Ja myślałem, że diabelski robot podejmie większą walkę. Ale przemówił za wcześnie. Po przyjęciu uderzenia, Szatanbot wyprowadził kontrę, wywijając ogonem, który uderzył w bok głowy Wu. Cofnął się lekko,
niszcząc jedno z kolan Szatanbota wybuchem elektromagnetycznym podczas oszołomienia. Już miał dokończyć dzieło, gdy z torsu Szatanbota zmaterializowało się wielkie działo. Ukryta ostateczna broń, jak sądzę. Z lufy wystrzelił ogromny fioletowy strumień energii, którego Wu ledwo zdążył uniknąć, bo wypalił mu bok hełmu. Wypierdolił gigantyczną dziurę w warownym suficie, przez którą przedostało się światło słoneczne. Pamiętajcie, że byliśmy też jakieś 30 metrów pod ziemią. Wu nie dał jednak Szatanbotowi więcej czasu na ujawnienie kolejnych sztuczek, rozwalając jego ciało na kawałki brutalnym strumieniem z automatycznego granatnika. Wydawało się, że Adrian zaraz zemdleje z podniecenia. Ha, mój chłopak! Jebać bonsa! Sami wygramy ten cały turniej! Wykrzyczał. To, czego nie zauważyłem, to Bella i Luz, obserwujący całe starcie zza osłony. Oczy Belli rozbłysły na widok dziury. Dość wygodna droga ucieczki. Wybiegła ze swojej kryjówki, po czym skoczyła na niebotyczną odległość w powietrze prosto ku wolności, ale wtedy znikąd masywna, opancerzona ręka złapała ją za szyję. Z powierzchni spadł gigantyczny mężczyzna, ubrany w opływowy egzoszkielet nieznanego mi modelu, lądując twardo na chodniku. Kontynuował nonszalancko duszenie Belli, badając scenę. Co za bałagan. Jego dudniący głos odbijał się od monitorów. Czas wymierzyć sprawiedliwość. Jeśli Adrian był porywczy wcześniej, to teraz był poza tą sferą. A, są tutaj! W końcu są! Czas na pół kurwa finały! Kto tu do cholery jest? Zapytałem, już poniekąd znając odpowiedź. Chłopcy i dziewczynki Alfa, szczytowi drapieżnicy, odpowiedział. TFVNH.